960 kilometrów. Właśnie taki dystans dzieli Działdowo i jego okolice od bliźniaczego powiatu. Współpraca zagraniczna samorządu działdowskiego z samorządem Hersfeld-Rotenburg rozwija się od 10 lat. Z okazji jubileuszu odbyła się w lipcu kolejna wizyta delegacji niemieckiej. Do Polski przyjechali m.in. starosta i przewodniczący rady. Goście z zachodu, jak co roku, wyrazili chęć współdziałania w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia, wymiany młodzieży, ale także pomiędzy organizacjami społecznymi i środowiskami samorządowymi. Nawiązanie stosunków nastąpiło już w 2000 roku. Akt o współpracy podpisano jednak 1 czerwca 2002. Na przełomie dekady udało się zrealizować wiele przedsięwzięć – sportowych, muzycznych, kulturalnych czy na przykład ekologicznych. Wzajemne wizyty były skrupulatnie dokumentowane. Nie inaczej było podczas tegorocznego spotkania, na którym dominowały zagadnienia związane z różnymi formami organizacji pracy i działalności środowisk seniorskich, funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i szeroko rozumianej opieki społecznej. Minione dziesięciolecie uznano za owocne. Minione lata obfitowały w różnego typu wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, związanym z opieką zdrowotną, a także właśnie z pomocą społeczną. W 2005 roku zorganizowaliśmy wystawę promującą walory społeczno-gospodarcze powiatu działdowskiego. W 2006 roku odbyły się z kolei wystawy tutaj Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej i Pracownia Malarstwa Młyn wspólnie z Kunstverein z Bad Hersfeld zorganizowały wystawę na Zamku Działdowskim. W kolejnych latach, w 2007 roku na przykład, odbyły się międzynarodowe spotkania muzyczno-taneczne, gdzie grupy i z Niemiec, i z Polski miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. W kolejnym roku odbył się na przykład turniej sportowy w Bebrze. Także co roku inny jest zakres tematyczny, niemniej jednak co roku coś ciekawego się dzieje. Wizyty pozwoliły na wzajemną wymianę informacji, wiedzy, doświadczeń oraz przedstawienia sposobów i metod realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w Polsce i w Niemczech. Ważnym elementem, o ile nie najważniejszym, jest promocja zaprzyjaźnionych powiatów. Podczas zjazdów następuje wymiana broszurek i ulotek reklamujących dane regiony. Mieszkańcy terenów Działdowskiego czy Hersfeld-Rotenburg niekoniecznie odczuli na własnej skórze efekty współpracy. Mimo licznych wystaw i koncertów, jak i innych form działalności, na temat bliźniaczych powiatów nie każdy mieszkaniec posiada wystarczającą wiedzę. Namiastką informacji, z którą warto się zapoznać, jest zamieszczony na stronie powiatu działdowskiego przebieg współpracy. Tu szczegółowo są opisane zrealizowane inicjatywy.